Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Paland. Nie poznaj jej twarzy twej, zgodkuj. Oszkaluj i opluj. A dziś w odcinku... Muff Fashion. Hakel. Dane i Lexi. Zapędowska i Sanach. Monika Kociołek. Grażynka. Słucham cię, Bożenka. Słuchaj, za chwilę znowu na te groby. No, ale naprawdę. Wiesz co później? Później zaraz znowu będą święta, nowy rogi rok, lepić, tak. Kochana. Zanim się obejrzysz, to już będzie następny. Ja nawet nie wiem, który. Znowu przez dwa miesiące trzeba się uczyć, który to ten rok jest, jak będzie się zapisywało. Maskara, słuchajcie. Ale zanim to nastąpi, to wyobraźcie sobie, że bierzemy ślub. Więc w związku z tym... Co w związku z tym? Chcesz coś powiedzieć, Grażynka? W związku z tym zapraszamy was do kupowania nam prezentów ślubnego w postaci naszej książki. W tym wyjątkowym miesiącu październiku przekazujemy 5 zyla z każdej sprzedaży na Miłość, która nie wyklucza, na Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza. Także serdecznie was zapraszamy. Mamy ogólnie pulę wyznaczoną, ile się sprzeda w tym miesiącu książek i po tym zdecydujemy, czy ten ślub będzie, czy nie. Tak, to prawda. Więc właściwie to od was zależy, więc... Jesteśmy waszymi simsami, wiecie. Jesteśmy waszymi tutaj internetowymi niewolnikami. Wasza przyszłość zależy od nas, tak. Więc słuchajcie, przemyślcie to poważnie. Każdy ruch ma znaczenie. Pani Muff Fashion się rozstała. Chyba żartuję. Nie żartuję sobie. Nie żartuję sobie nic. I to się rozstała, słuchaj, z Blue Baby. Z niebieskim dzidziusie? Nie wiem, o co chodzi za bardzo, bo ja pamiętam, że jeszcze całkiem niedawno pan Blue Baby był Blue Aby jakieś. Czy ja to po prostu czytałem jak jakaś starsza pani? Bo tam była jakaś trójka. Tak, bo ta trójka jest jakby... No to jest takie młodzieżowe po prostu, nie rozumiesz tego. Ale dlaczego teraz wszyscy piszą już bez... wszyscy w internecie piszą bez tej trójki? Jakby bo to on... się czyta Blue Baby, tak jak masz The Weeknd się inaczej pisze, a inaczej czyta. Dobra, no rozumiem, ale wcześniej oni zapisywali inaczej, więc jakby to zostało wyjaśnione, że to się wymawia tak i tak. O mój globie, to jest totalnie nieistotne. No dobra, okej, okay, słuchajcie, więc w ramach wprowadzenia może, bo nie każdy może pamiętać, pan Blue Baby... Możemy go nazywać niebieskim dzidziusiem. Niebieski dzidziuś ma na imię Mateusz i był od półtora roku z panią Muff Fashion zwaną... Boże, już zapomniałem, jak ona się nazywa. Julia Kuczyńska. A, właśnie. Swoją drogą, też byliśmy na 30 urodzinach jej, wiecie, na takiej imprezie celebryckiej, gdzie była też Dane i inne osoby. Więc jest w książce na ten temat. Zresztą tak samo jak w naszym podcaście, Kuriozum, jakiś tam, nieważne. Oglądajcie nas cały czas wszędzie i z reklamami. Pamiętajcie o tym, przynajmniej ile? Przynajmniej 70 godzin reklamy. Nie, ile reklamy? Przynajmniej 30 sekund chyba. Tak. No, wypadałoby za 30 sekund, nie? Dobrze, czy możemy przejść już do tematu? Okej, okay. No bo ogólnie to pani Muff Fashion, no wszyscy pamiętamy, że swego czasu na jej drodze był słynny raper Sebastian Fabiański, który połączył jakby... Zostawił swoje piętno. No już na zawsze. Tak. Ale wiesz, chciała to ma, high life, nie? Oczywiście. Chciałam to ma. Dlatego, no, on powiedział bye bye, no i wtedy pojawił się niebieski dzieciaczek, no i z tym niebieskim dzieciaczkiem niby wszystko było fajnie, choć właściwie to nie wiadomo, bo ten związek, mam wrażenie, był taki trochę private bardziej, no. Private związek, no choć tam czasami te paparazzi za nimi tam ścigali, biegali za nimi i wiadomo, że oni nawet byli swego czasu na wakacjach, słuchaj, normalnie, te niebieskie dzieciątko i Bastek, który jest, nie wiem, no, białym dzieciątkiem chyba. No tak. No to by wychodziło, chociaż chyba nie twarzy nie widać. Kawałki widać zarysów. No co? No nie wiem, właściwie. Jeszcze nie ma ksywki. Nie przyszła żadna ksywka, nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie określił się co do tego, więc pozostawiamy. No dobra, no i ogólnie było wszystko niby fajnie. Było tak fajnie do tego stopnia, że pod jakimś tam zdjęciem, gdzie było widać zarówno wszystkie, oba dzieciątka było widać, okej? Okay? Mhm. Zdjęciem Muff Fashion normalnie zabrał głos swego czasu pan Fabiański, pisząc: nie, nie mam z tym żadnych problemów. Wierzę, że Bastek ma i będzie miał w nim fajnego kumpla. No! I don't know. Ponieważ, jak mówi informator Pudelka,
To prawda, rozstali się. Mad Fashion nie chce komentować rozpadu relacji. Nic dziwnego, bo nigdy publicznie nie potwierdziła związku i trzymała go z dala od mediów. Julia jest teraz szczęśliwa. Czyli jedyne, co potrzebowała do szczęścia, to rozstać się z niebieskim dzieciątkiem. Aha, okej. Okay. No i słuchajcie, no bo oczywiście śledczy, okej, okay, wyśledzili, że pan niebieski dzieciątko przestał obserwować Mad Fashion na Instagramie. Chyba żartujesz. Nie. Absolutnie nie żartuję. Mało tego, no, ona nie przestała go obserwować. Naprawdę? Tak? Mimo, że jest szczęśliwa? Mimo, że jest szczęśliwa. No nie wiem, może ona jest właśnie szczęśliwa, bo to obserwowanie go jej wystarczy. I to jest, wiesz, ten level jej komfortu, nie? No okej, okay, każdy ma jakiś swój. Ale jakby nie wiem, tak naprawdę... O mój Boże! Całe szczęście mamy komentarz ze stories niebieskiego dzieciątka. I tutaj jest właśnie Blue 3 Aby. Blue 3 Aby, tak. Gdzie wrzucił nagłówek właśnie tego artykułu. Reportażu. Tak, reportażu śledczego, który przed chwilą tutaj wspominałem fragmentami. Dodał tutaj takie cytaty. Rozstała się, informator, jest szczęśliwa. Ale przy każdym jest emoji jeszcze, zobacz, jest tak, inne. Tak, jest różne emoji. To może ty mów, a ja będę robił te emoji, dobra? Rozstała się. Informator. Jest szczęśliwa. Dobra, i na następnym. A mój informator mówi. Blue Baby decyzję, wykrzyknik, o rozstaniu podjął miesiąc temu. Nie była ona łatwa, głównie ze względu na synka Julii, z którym miał super kontakt. Niestety nie wszystko jesteśmy w stanie zbudować sami. Szkoda, podkreśla. Mateusz uważa również, że najbardziej zabawne jest to, że ten zły Fabiański wydaje się nie być tym, kim Julka próbowała wmówić mu, że jest. W związku z tym, że ślepo powielałem tę negatywną narrację przeciwko Sebastianowi, czuję, że powinienem o tym wspomnieć, a nawet przeprosić. Czyli niebieskie dzieciątko jest teraz w zakonie Sebastiana. Co się dzieje właściwie? I don't know. Niebieskie dzieciątko na swoim Insta Stories wydaje oświadczenie od siebie. Mhm. Ale informatora. Mhm. Jakby pisał artykuł na swój temat. Tak. Podoba mi się ta opcja. Sugeruję, że no właściwie ten rozpad to jednak tutaj trochę jest wina tej pani Julii. Tak, jest. Naprawdę tak. Mało tego, no on teraz jakby zauważa po prostu, że no nie takie jest takie, jak czasami się wydaje. Słuchajcie, więc nie ma żartów. Nie ma żartów. Tutaj no może... i się godzi z Sebastianem. No właśnie. I tutaj może po prostu... Tutaj wszystko jest możliwe teraz w tej sytuacji. Nie wiemy, jaka jest prawda. Jaka jest prawda. Okaże się teraz, że po prostu, wiesz... No to te baby wszystko te bezczelne są. No takie. A ja byłem na stories Julii, bo to było dzień... Tej szczęśliwej Julii. I ona była na jakichś tam... zdjęciach, praca, tak. Moda i te sprawy. I ani słowem nie napomknęła do momentu, gdy nagrywamy tę prasówkę. No nie, no bo ona jest szczęśliwa, więc po co ona ma wspominać coś, wiesz? To są dorośli ludzie, może oni się dogadają. I mi się bardzo podoba, że tutaj powstał taki, nie wiem, powstaje taki bromans albo romans, właściwie ciężko powiedzieć. Nie wiemy tego. Może wiecie, to wszystko zostanie jakoś w rodzinie, może jakoś się dogadają i będzie miło. Dajmy po prostu im chwilę na rozwinięcie sytuacji. Zresztą mamy jeszcze trochę czasu, nie? Do czego? No nie wiem, do tego jak Bastek wyrośnie i sam zostanie influencerem. Jeszcze chwilka. Marcin Hakiel kontratakuje, mój drogi. Kontratakuje, ponieważ udzielił kolejnego wywiadu. Uwielbiam to. Tak. Smaszczy jakby poszło na emeryturę, jeśli chodzi o... Ma pauzę. Ma przynajmniej. Pauzę. Albo tak, albo pauzę. Bo oni się wymieniają, no. Tak, oni muszą być coś dogadani, moim zdaniem. Bo to są drużyny po prostu. I tak jak na przykład w wrestlingu, wiecie, są na przykład są jakieś drużyny, nie wiem, duety czy coś takiego, no to nie nawalają się raczej, nie wiem, we czterech w tym ringu, tylko oni muszą sobie przyklepnąć, żeby się zamienić. Tak, nie? Tak. Więc jest. Tak to działa. Poszedł do żurnalisty. No jakby wszyscy najważniejsi i najistotniejsze osoby tam idą. No wiem. Alan na przykład i takie tam. Który zapytał się go, jesteś singlem?
I Marcin odpowiedział tak. W tym dokładnie momencie nie jestem. Akurat jestem z kimś w relacji. W tej minucie. Ja jestem starej daty, mam 40 lat, więc mnie nie interesują trzy kropeczki. Okej, jak byłem singlem, to gdzieś tam na imprezach coś się przydarzyło, ale dla mnie jakby trzy kropeczki. Mm. Część kumpli mówi, Wow, ty masz teraz życie sztos, dzieci w miarę duże, możesz sobie chodzić, poznasz tu kogoś, poznasz kogoś tam. Tylko, że ja mam 40 lat i mnie za bardzo nie interesuje poznawanie co wieczór kogoś innego. Szukam jakiejś relacji, fajnie jakby się ona jakoś ułożyła w miarę normalnie. I tyle. Szukam, żeby coś poczuć, a nie tylko na przysłowiową kolację ze śniadaniem. Nie interesuje mnie to. Poznałam kogoś sympatycznego. Dzisiaj kupiliśmy sobie takie same koszulki z Beyoncé. I jest fajnie. Sobie żyjemy. Wow. To już poważna sprawa. Poważna sprawa. Takie same koszulki z Beyoncé. No widzisz, no ale akurat ja jestem zdania, że gust muzyczny to jest ważny aspekt jakiejś takiej relacji międzyludzkiej. Jeśli oboje lubią Bayonisa, to już jest coś. Tak. Coś do pogadania. Miejmy nadzieję, że oboje lubią, a nie się zmuszają na przykład. Myślę, że Marcin się zmusza do słuchania. Nie, myślę, że Marcin się nie zmusza, bo jakby on jest stary daty człowiek i on już nie interesują go te rzeczy. Tak, tak. Bicie te trzy kropki, jego interesuje coś takiego więcej. A nie kolacja ze śniadaniem, tak, tak. A propos kolacji ze śniadaniem, wypowiedział się też w sprawie Magdaleny Stępień, z którą go łączono swojego czasu. Ach, tak, tak. Pamiętasz? Tak, mówiliśmy o nim kiedyś. Z Magdą my się znamy przez wspólnych przyjaciół. Wyjechaliśmy na jeden wspólny weekend z przyjaciółmi i w sumie tyle. Gdzieś tam stwierdzili, że się poznamy, poznaliśmy się i tyle. Z tego nie ma jakiejś wielkiej historii. Nie ma wielkiej historii, jest mała historia, którą zresztą powiedzieliśmy jakiś czas temu, więc co tu więcej mówić, no. No można jeszcze mówić o tańcu z gwiazdami, ponieważ... Tak. Ma wrócić na wiosnę, tak? No i być może wróci z Hakielem. Hakiel tańczący z Smaszcz? Słuchaj. Ze mną były prowadzone już rozmowy. Potem był program zawieszony. Ja jestem otwarty i w sumie mnie już chcieli do tej edycji, która się odbyła tuż po rozwodzie. Ale nie byłem na tym etapie i powiedziałem, że chciałbym prosić o pauzę, bo po prostu nie chciałem tak wszystkiego naraz. Dzisiaj mam na to czas. Mam swój PESEL, znam swoje ograniczenia. Jestem takim tancerzem starej daty. Najbardziej bym chciał jako juror, bo mam już trochę lat. Ale jak trzeba będzie zatańczyć, to zatańczę. Jutki. Słuchajcie, trzeba sobie jakoś radzić, jakoś trzeba zarabiać. Ale oczywiście, że tak. Więc trzeba... jakby super, wspieram. Ja bardzo lubię to, że dla wielu gwiazd mówienie w wywiadach rzeczy jest jak zaznaczenie sobie na LinkedInie, że jest się otwartym na nowe oferty pracy. Tak, po prostu nie musi więcej nic robić w tym kierunku za wiele, bo już coś tam może się zadzieje, albo nie zadzieje. No. Tak, sygnał został wykonany. Tak, wysłany. To nie koniec nowości z życia Hakiela, ponieważ, jak donosi nam Pudelek, oddawał się namiętnym pocałunkom na randce z nową sympatią. Tą od Beyoncé? Tą od Beyoncé. Ale jesteś pewien? No, mają chyba koszulki Beyoncé? Nie, nie mają, ale no, on jest starej daty, więc on już tak nie szuka. No tak, to prawda, pamiętam, tak, tak. Masz rację, bo jego to nie interesuje. Tak. No. Mhm. Proszę bardzo, na drugim zdjęciu mina nie tęga Marcina. A gdzie jest ta partnerka? No tutaj masz obok to kółeczko takie rozmazane. Ale, bo to są chyba te pocałunki ocenzurowane, czy nie? No nie, jej twarz jest ocenzurowana, bo ona nie jest osobą publiczną. A gdzie są te pocałunki? No ale możemy chwilę tutaj napięcie. Okay, dobra, budujemy napięcie. Patrz, on przed nią klęczy tutaj na tym oczywiście zdjęciu. Wszystkie kciuki w dół. Wiadomo. Klęczy. Ona go trzyma za uszy. Namiętne pocałunki, widzę je. Widzę namiętne pocałunki. No tak nie do końca, bo jest zamazana trochę taka. A patrz, i później on się, patrz jak się śmieje. Jest, jak się śmieje, jak na tym gifie takim, co ta szczęka się otwiera. Taki szczęśliwy jest. Zobaczcie. A tutaj, patrz, zalotne wygibasy piszą. Aha, trochę tańca, on się rozgrzewa do tańca z gwiazdami, widzicie? Tak, tak, tak. To jest to, widać. No wow, wow. O Jezu, i pierwszy komentarz, że przecież to ustawka. Wiecie co? Naprawdę ludziom zabierać radość. Absolutnie. Przecież to był zupełny przypadek, że on się udał na ten i wtedy oni przechodzili ten i zrobili co, nie mogą tamto? I sprzedali ten. A ty tak nie robisz? No my tak robimy cały czas. Bez przesady. I słuchaj, historia jest taka, że te zdjęcia zanim wylądowały na Pudlu, z tego całowanka, to wcześniej ukazały się w dzienniku Fakt. I w dzienniku Fakt ukazały się te zdjęcia z napisem nikt nie całuje jak Hakiel. No i poszły jakby te zdjęcia. No. I wrzuciła to jego obecna partnerka, ten tytuł, napisała
potwierdzam, dała roześmianą buzię oraz cukiereczka. A on to udostępnił? Oznaczyła go, więc on udostępnił to stories. No ale to jest ta anonimowa dziewczyna prywatna? To jest ta anonimowa prywatna dziewczyna. Okej, okay, no to jakby to jest jakiś jej I'm coming out, tak? Aż się gorąco zrobiło. Tak, zrobiło się aż gorąco? No, na maksa. Zaobraziłeś sobie cały no, hacker? No, z tym cukiereczkiem. Z tym cukiereczkiem. Ja lubię cukiereczki akurat. Słuchaj, no dziwne, ciekawe o co chodzi. A no, że tak jakby to, nie wiem, jakieś to trochę oficjalnie? Ja nie wiem, czy oficjalnie. Ja nie wiem właśnie, kurde, o co chodzi. Chyba musimy poczekać na kolejny wywiad z hakierem, który zakładam, że będzie, no bo jakby on teraz ma tour. Kurczę, no ale nic o smaszcz? Nic o smaszcz. Jezus. Danka, słuchaj, no. W internecie jest wielkie zamieszanie, bo słuchaj, wyobraź sobie, że influencerzy okazali się być jakimiś takimi niemiłymi ludźmi. Część przynajmniej z nich, wyobraź to sobie. Wyobrażam. Żeby po prostu robić coś jakoś niefajnego i dla pieniędzy. Ja nie wyobrażałem sobie nigdy czegoś takiego. No dobra, no ale nieważne. Słuchajcie, bo jakby dookoła tego jest problem. Pani Lexi ma problem. Pani Lexi ma problem. Yes, guys, it's a problem. Okazuje się, ja w sumie nawet mi to umknęło jakoś, ale pani Lexi była do całkiem niedawna twarzą suplementów pani Dane. To jest takie dobre. Kocham to. Ja się jakoś zatrzymałem mentalnie na poziomie, gdy Dane miała te wojny kosmetykowe. A wojny kosmetykowe były dobre. I później miała te swoje kosmetyki, coś tam. Okazuje się, jakby szybko forward do przodu, że jak każda szanująca się influencerka, Dane otworzyła przedsiębiorstwo nowe, suplementowe, które nazywa się All Dane. No, wybrała jakąś, wiecie, osobę na poziomie do reprezentowania tych swoich produktów. Żywą legendę. Niestety, no, stwierdziła po jakimś czasie, że jednak chyba tutaj nie za bardzo pasuje to wszystko, że jakieś są zgrzyty, dlatego wyobraź sobie, że na stories profilu All Dane wyświetliło się takie oświadczenie. Oświadczamy, że rozwiązujemy współpracę z Lexi w dniu dzisiejszym, 10.10.2023. Chcemy, aby nasza marka zawsze była stawiana w dobrym świetle i optymistycznym tle. Niestety obecna sytuacja nie pozwala na kontynuowanie współpracy z Lexi z uwagi na pojawiające się informacje, które są sprzeczne z naszymi wartościami. Ja tak sobie myślę. Wiesz, wartości suplementów. Jakie są wartości suplementów? Ja nie wiem, że oni mają, bo ja z czym ja kojarzę przede wszystkim Lexi? No Lexi, że jest bardzo taka, wiesz, no dziewczyna, można by powiedzieć, bogobojna taka, wiesz. Tak, bardzo, to prawda. Bardzo jest ważna dla niej wiara i ogólnie... Dużo o tym mówi. No wydaje się, że chyba taki człowiek prawowity, nie? Tak, prawowity. Ja wiem, że tam ona jeszcze w międzyczasie założyła jakąś swoją... jakąś ligę mordobicia, gdzie tam chciała, nie wiem w końcu czy zrobiła to, czy jeszcze nie zdążyła, nie ale wiem, swojego nie syna. Mam wyciszone. Swojego syna! Przepraszam, swojego brata nieletniego wcisnąć. Ja pamiętam, że jeszcze lata temu ten brat kolorował sobie włosy, coś tam było. O Jezu, dzidzia, memories. Nie pamiętasz naprawdę? Nie, nie pamiętam. Też była jakaś akcja z tym bratem w ogóle i to wszystko do mnie wraca. Nie mam te wszystkie flashbacki. W ogóle jakby rozpętało się jakieś totalne zamieszanie, ponieważ w związku z tym oświadczeniem suplementów All Dane. No. O, mi się każe, All Dane. All Night. What the fuck? Lexi jakby też wydała oświadczenie. No raczej. Rahella. Danka, ty lepiej znasz się na tych nowoczesnych technologiach. Na Instagramie teraz robi się jakieś kanały komunikacji. Nadawcze. Okay. My też mamy w ogóle channel. Tak, no ale na pewno nie takie fajne jak Lexi. No na pewno. Lexi ma swój kanał, który nazywa się Life with Lexi. No, ona tam udostępniła jakby to oświadczenie suplementów All Day, All Night. I dodała po prostu taką treść, co można, myślę, jakby uznać za oficjalne oświadczenie. Tak. Płakać nie będę, bo sama od jakiegoś czasu chciałam zakończyć tę współpracę. A te informacje, które się pojawiają, są niczym niepotwierdzone. Kompletnie niczym, ale dobry ruch wizerunkowo. A po ostatniej wpadce takie potrzebujecie. Życzę powodzenia, miłego dnia.
No jakoś tak się zrobiło, no nie wiem, jakoś zrobiło tak chłodno. Zrobiło się niesympatycznie. Chłodno się zrobiło, jakby te suplementy takie jakieś takie... Ochładzały, nie wiem, coś jakiś... Taki freak jakby coś robiły, nie tak, coś no. Nie tak. W odpowiedzi na to, co się wydarzyło, co się mogło wydarzyć? Oświadczenie Dane. Tak. Jestem w szoku, jestem zawiedziona i jakby nie było, jest mi bardzo przykro, że widzę takie stanowisko i komentarz w tej sytuacji, ale to tylko pokazuje stosunek Lexi do współpracy od samego początku, co zresztą większość z was obserwowało i dawało mi odczuć. Życzę powodzenia zarówno Lexi, jak i nowym firmom, które zdecydują się kiedyś na współpracę. I to jeszcze nie jest koniec, ale żebyśmy się nie pogubili. All day, all night suplementy kończą współpracę z Lexi za pomocą oświadczenia na Insta Stories. Mm-hmm. Lexi na to jakby reaguje, mówiąc, że ona właściwie w ogóle też chciała zrezygnować w ogóle w piździe. Na co Dane jest taka w szoku, że Lexi stwierdziła, że i tak chciała już zrezygnować, ale że właściwie już od jakiegoś czasu jej obserwatorzy wysyłali jej uwagi, że ta Lexi to tak średnio reklamuje te suplementy all day, all night. Więc all właściwie night. To nie wiem. Chyba wszyscy są wygrani. Chyba win, ale kontynuując, Lexi zabrała głos. Marita nawet nie miała tyle szacunku do mnie i naszej współpracy, żeby mi to przekazać. Musiałam się dowiedzieć z TikToka, że kończy ze mną współpracę. Jest mi przykro i jestem zawiedziona. Wyjebajcie się na mnie, nie sprawdzając informacji. I rozumiem, że musicie dbać o wizerunek marki, ale mogłaś chociaż mi to napisać. Uwielbiam te rozmowy. Po pierwsze. Uwielbiam, ale... że to jest publiczne przede wszystkim. Znaczy, ja mam trochę problem. Jaki? Ponieważ ja nie jestem przekonany, czy to napisała pani Lexi. Bo z tego, co ja pamiętam panią Lexi, to pani jest taka... Pani Lexi jest taka trochę Polish, trochę English. Po English jest, a tutaj ja nie mam żadnego po English. Nawet nie ma jednego słowa, nawet żadnego guysów. Ani żadnego... Whatever. Ani jak... Vladimir, you're a good boy. Don't... Fight your brother, okay? I don't know. Może po prostu jestem nie na czasie i jakby coś się zmieniło w ostatnim czasie. Może. Nie wiem. Ale kontynuując. Dane była taka kochaniutka i milutka, jak chciała, żebym podjęła się współpracy z jej marką. U mnie jest teraz gorzej, a ona się wyjęła, nie dając mi nawet wcześniej znać. Super podejście. Życzę powodzenia zarówno Dane, jak i nowym twarzom, które zdecydują się kiedyś na współpracę z nimi. To jest jakieś stwierdzenie, że się wyjęła. Wiesz na kimś? Nie znam tego stwierdzenia. Nie znam, to się teraz mówi? Może wśród młodzieży tak teraz jest. Serio, taka psiapsi. Jak chciała, żebym promowała jej markę, a jak wychodzi jakieś gówno, to nawet nie raczy do mnie napisać i zapytać, jak było naprawdę. Nawet nie raczy mi napisać, że mnie wypierdala. Muszę się dowiedzieć z TikToka. No, ale w sumie nie jestem zdziwiona. Influencerzy. Lexi coś powinna o tym wiedzieć. Tak. To po pierwsze. Po drugie, bardzo wulgarne słowa jak na... Będzie musiała się wyspowiadać. Będzie musiała się... Dużo będzie zdrowa się, jak coś czuje. Mm-hmm. Więc jakby musisz coś powiedzieć w kalendarz. Oraz trzecia kwestia. Dlaczego ona jest właściwie taka zła, skoro chciała odejść się tak sama? Podobało. No właśnie, nie podobało. Tak. Mam powtórzyć całą historię od nowa, bo widzę, że już się zaplątałeś. Mamy to rozrysować i powinniśmy mieć tablicę taką, nie? Z kredo. Wcale nie, jestem na bieżąco. Szczerze. Z tych całych oświadczeń i tych wszystkich zamieszań jestem najbardziej zaskoczony sytuacją, że w ogóle Lexi była twarzą suplementów Dane. Tak? Tak, bo ja jakby... Ja nie jestem zaskoczony. W sensie, ale zmierzam do tego, bo ja się zatrzymałem na pewnym etapie przy niektórych osobach internetowych, tak? I ja pamiętam dobrze, jak kilka lat temu była sytuacja, gdy była jakaś spora drama pomiędzy Lexi i Majewskimi i nie pamiętam, możecie mi przypomnieć w komentarzach, z czego to wyszło, ale to była, z tego co pamiętam, taka czerstwa drama na siłę, gdzie Lexi opublikowała jakieś taśmy prawdy na Majewskiego, tak było. Gdzie zarzucała mu rasizm, bo on ją nazwał jakoś niefajnie, tak? Coś takiego? Coś było takiego, no. Po czym kilka lat później okazuje się, że jest twarzą ich kosmetyków. Nie, przepraszam. Suplementów, szanujmy się. No dobra, ale skoro jesteśmy przy Majewskim, on tak wkroczył sprawnie tutaj, no to on też również oczywiście zabrał głos. Ja nie wiem, jak to działa. Ja pamiętam, że przy tych kosmetykach to on sprawował pieczę
nad wszystkim, a Dane była twarzą tylko. Co jest jakby... Ja myślę, że to jest normalne podejście. Jeżeli kobieta nie chce decydować o sobie i po prostu mężczyzna ma tym mówić, co ma robić, kiedy i jak, no to to jest chyba... Ja się zgadzam. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja się zgadzam. Kobieta jest po to, żeby błyszczała tylko i pachniała. Więc ja nie wiem, jak jest z tymi super suplementami, no ale głos zabrał, więc przekazuję. Szkoda, że tak szybko nie odpowiadała, gdy czekaliśmy na wyjaśnienia w związku z tą sprawą. Poprosiłem o natychmiastowe wyjaśnienia w zeszłą środę. To dostałem info, że Lexi jest na Ibizie, na evencie. Jakich staników? I do dziś zero odpowiedzi. Są sprawy ważne i ważniejsze. Jakieś staniki na Ibizie. To jest życie, nie? Na to odpowiedziała Lexi, bo to wszystko będzie się działo, tak wiesz, w internecie. Tu i teraz. Mhm. Wcześniej regularnie bezpośrednio pisałam z Maritą. To Maricie zależało, żeby między mną a nią nie było tej całej korpo otoczki. Do mnie nikt nie pisał o żadne wyjaśnienia. Pierwsze słyszę, że coś w ogóle pisaliście. Wyobrażasz to sobie? Komu wierzyć? Ja myślę, że ta tutaj... na tych stanikach na Ibizie. Ta. Ci z tymi suplementami zalegającymi, bo ta na tych stanikach. Słuchaj, ja myślę, że Rutkowski powinien tu wkroczyć. Rutkowski musi to wyjaśnić. No. Ale dobra, bo to nie koniec, bo Majewski kontynuuje. To pogratuluj kolejny raz swoim doradcom. Czekaliśmy na wyjaśnienia od środy. Wyślę ci screeny priv. A wczoraj, gdy poinformowaliśmy twojego managera o tym, że musimy zakończyć współpracę, to napisał, że jak wydamy jakieś oświadczenie, to nam odpowiecie, ale żebyśmy robili, co uważamy za słuszne. Co miało być groźbą czy WTF? Wyobraźcie to sobie. To są taśmy Lexi po prostu. Dowiadujemy się takich wstrząsających rzeczy. Ja jestem w takim szoku po prostu, że ja nie wiem, kiedy z niego wyjdę. Dobrze wiesz, że każdy chciał dla ciebie dobrze. I przymykaliśmy oko na wszystko, co się dało. Marita nie rozmawiała z tobą nigdy o warunkach współpracy ani o umowie. I tak samo nie jest od tego, by na Instagramie pisać o jej zakończeniu. Od tego niestety jestem ja, a po twojej stronie twój team. Można zakładać, że przynajmniej on sprawuje, jest jakimś managerem. Ale też nie rozumiem, skąd teraz pretensje? Przecież jak to rano pisałaś w mega profesjonalnym oświadczeniu i tak chciałaś zakończyć współpracę i zaczęłaś oczerniać all day, jakoby miało jakieś wpadki. Ale ja tutaj muszę się niestety zgodzić z Danielem Majewskim. Że co? Że co? Że ona tak mówiła? No, że tak mówiła, że chciała zakończyć i że była happy z tego powodu, ale okazuje się, że... Jednak nie do końca happy. Czyli okazuje się, że w tym internecie to czasami jednak nie do końca jest prawda tam, co jest mówione i pokazywane. Nie. I to się wydaje, że tak jest, a później to wszystko jest jakoś inaczej. Nie wiem, no słuchajcie, ja myślę, nie, że głupotki, dożyliśmy tak. dziwnych czasów, naprawdę. Dożyliśmy dziwnych czasów. No, ale kontynuując, ponieważ to jeszcze nie koniec. Lexi, przypomnij sobie, kto jako jedyny odradzał wam tej loterii. Chyba, że o tym też ci nikt nie powiedział i od początku mówił, jak to się skończy. Zmień doradców. Jesteś dobra dziewczyna, ale podejmujesz przez nich głupie decyzje. Graża, ty pamiętasz tę loterię? My zajmowaliśmy się tym jakiś czas temu, gdy... Tak. Tam była jakaś akcja... Że można wyjechać do USA z Lexi, ale w regulaminie było, że może tam nie pojawić się Lexi. Ktoś z was, możliwe, że ty, serio możliwe, że ty, poleci ze mną do LA na tydzień! Tak, i trzeba było kupić jakiś fotobook składający się z samych zdjęć. Bo to było przecież jakieś tam, chyba było coś na granicy prawa, czy w ogóle było trochę łamane, bo to była jakaś loteria, która powinna być zgłoszona, coś tam. Coś było jakieś tam. Ale musicie obejrzeć jeszcze raz. No ja jestem trochę szuk w tej całej sytuacji. Tak, to jest jakby koniec, bo pani Lexi nic na to nie odpowiedziała, przynajmniej do chwili obecnej. Czy my naprawdę zgadzamy się z Danielem Majewskim i czy on naprawdę wydaje się mieć tutaj jakiś sens? Bo nie możemy do tego dopuścić. Bo jeszcze całkiem niedawno, przypominam, przecież w shortsie zresztą naszym opowiadałeś, że... Tam jakieś Illuminati. Że Weekend jakieś... chyba. Daniel Majewski na tropie Illuminati. To Weekend tak, chyba weekend. Illuminati jest i coś tam krew, czy coś takiego. Coś było. Więc, no ja nie wiem, słuchajcie. Kto ma rację? Ja muszę się dowiedzieć. Doda.
Doda. Aż mnie Kolka od razu złapała, wiesz, jak powiedziałem to słowo. No wiem, no bo po prostu dostałeś ze swoje. Tak, chciałem to mam. Doda koncertuje sobie. No i na te koncerty zaprosiła między innymi Elżbietę Zapędowską. Tak, tą Elżbietę z tych Zapędowskich. Bitch. Elżbieta Zapędowska pojawiła się na koncertach pani Doda i postanowiła, że udzieli wywiadów. Udzieli wywiadów, moi drodzy, i mam od razu złą wiadomość. Nikt nie zapytał o Gosię Andrzejewicz. To jest poziom polskiego dziennikarstwa. Tak, naprawdę. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to po pierwsze niech się wstydzi, a po drugie zapraszamy do naszego materiału memorisowego, bo jakby rozkładaliśmy te inbę na czynniki pierwsze. A warto, bo to bardzo ciekawa inba historyczna, tak bym powiedział wręcz. No ale pani Elżbieta postanowiła wypowiedzieć się za to o innych wokalistkach, bo jakby na tym się rzekomo zna. Mówię rzekomo, no bo tam Edyta to... Nie, ale to przejdziemy do tego. Ale chcesz mi powiedzieć, że ona zaatakowała kolejną niewinną osobę. Tak, tak, dokładnie tak. Nie mogła po prostu, nie mogła. No krwiożercza stara baba, no. I zaatakowała dobro nasze narodowe, najwyższe, czyli panią Sanach. Jezus Maria, królową kabanosów. Słuchaj, to dopiero się zacznie. Nie jestem zachwycona tą artystką. Szczególnie po tym, jak połączyła Słowackiego, Norwida i kogoś tam jeszcze ze swoją muzyką, która mi się wydaje bardzo banalna. Natomiast teksty przygważdżają. No nie wolno takich robić połączeń. I zawsze mówię szczerze, co myślę. Może i zdolna dziewczyna, ale na razie nie zauroczyła mnie. No jak dla mnie, Elżbieta Zapędowska zasługuje na cancel. Mi się wydaje, że to już można oficjalnie przyjąć. Sanach jest nową Gosią Andrzejewicz. Tak. Jest po prostu nową Gosią Andrzejewicz. Ta kobieta nie odpuści, póki ktoś jej nie powstrzyma. Nie. Czy ktoś może powstrzymać Elżbietę Zapędowską? To nie była jedyna osoba, którą zaatakowała ta bezczelna kobieta. Zaatakowała również panią Edi, która to pani Dobro Edi, narodowe. Dobro narodowe. Drugie miejsce. Drugie miejsce na Eurowizji 30 lat temu. Która, przypomnijmy, że powiedziała, że to ona wypromowała Elżbietę Zapędowską. I okłamywała cały naród przez te wszystkie 30 lat dla niej. Ale to tak. Koniec z kłamstwami. Koniec z kłamstwami. Nigdy nie jest too late. No tak się składa, że zanim Edytę poznałam, to już mój zespół wygrał Opole. Lepiej nie będę tego komentować. Jak ona tak czuje i tak uważa, to niech jej Bóg nie opuszcza. No i co? Dla mnie to jest przesada, bo po pierwsze ktoś podważa zdanie osoby, która zajęła drugie miejsce na Eurowizji 30 lat temu. To jest niedopuszczalne. To jest pierwsza sprawa. Mhm. Druga sprawa, czy Elżbieta Zapędowska sugeruje, że Bóg opuścił Edytę Górniak? Bo ona tam mówi, że żeby jej Bóg nie opuszczał. Niech jej Bóg nie opuszcza. To jest taka jakby sugestia. Ja nie wiem, co ona tutaj sugeruje właściwie. Niepokoi mnie to dla bardzo. Dla mnie to jest za dużo. Dla mnie to jest za dużo. Ja tutaj doszukuję się pewnych jakichś znaków. Tak? Tak, no bo ona po prostu mówi w taki sposób. Miesza w to Boga, słuchajcie. To prawda. I to wszystko w październiku. Hell. Win. To jest Halloween, a jakby znaczy angielski. Znacie angielski. No, zabrakło mi pazura, ale z drugiej strony wiesz, jakby widać, że pani Ela no też jest osobą, która swoje przeszła, ma swój wiek. I trochę też ma chyba wyjebane w to tak, wszystko. Tak, myślę, że już jest taka, że cokolwiek. Już jest cokolwiek. No i totalnie jakby ją rozumiem. Ja no, tak co? Co? Co jeszcze może zrobić w telewizji albo gdzieś? No. W sumie wiesz, w tej sytuacji, w tej chwili to muszę powiedzieć wszystko, bo jakby wyjebane. Ale z drugiej strony po co, nie? Też, czasami po prostu się nie chce. W tym współczesnym, okropnym, okropnym, bezwzględnym świecie naprawdę już ciężko komukolwiek zaufać. To prawda. Nawet tacy rycerze, bohaterowie i po prostu, wiecie, no... Powiedzmy sobie to wprost. Idole potrafią zawieść. No. Całe szczęście jest Monika Kociołek. Uff, ten gad Monika Kociołek. Monika Kociołek już nieraz nam pokazała, że wszystko jest możliwe. Tak. Chociażby pompując rower pompką do piłki. To była niezła przygoda. Jak wam mówią, że nie da się czegoś zrobić, nie poddawajcie się. Ja pompuję koło od roweru pompką do piłki. I to wychodzi, rozumiecie? To się udało, to się pompuje. No i widzicie, Monika Kociołek nie poddaje się, że ona widzi po prostu cel na horyzoncie, ona go chwyta. Mhm. I ona zachęca tym samym też i swoich followersów do tego samego, żeby korzystali z życia,
pełną piersią, a nawet dwoma. I po prostu brali, no brali, no. Dlatego wrzuciłam na stories właściwie takie oświadczenie, można by powiedzieć. Zmieniające, myślę, wiele. W ostatnim czasie nie jedna osoba napisała mi, że przeze mnie poradziła sobie z problemem. Zaczęła pić wodę. Czy wyleczyła kompleks? Jest to dla mnie bardzo ważne. Uważam, że się zmieniłam. I teraz przekazuję dobre wartości. No, słuchajcie. Jak jej nie ufać? Właśnie jak tego, jej nie wierzyć? Właśnie tego potrzebowaliśmy w tej chwili. Tak. Żeby pojawiła się naprawdę osoba na poziomie, która przypomni o tym, co jest najważniejsze. A co jest najważniejsze? Picie wody. Słuchajcie, no, picie wody. No i my się absolutnie podpisujemy pod apelem tak, pani Moniki Kociołek. Cieszymy się jej zmianą oraz przekazywaniem coraz to lepszych wartości. Ale to jest taka zmiana, powiedziałbym, taka drastyczna, taka o 360 stopni. To image całkowicie. Tak. Całkowicie jest przewrócony. Ja nie wiem, kto za tym stoi. Co za kreator jakiś po prostu, wiesz. Stylu i smaku. Co za obóz PR i management. Ale to jest top, top, top po prostu shelf, nie? Mm-hmm. Ja myślę, że ktoś z Hollywoodu mógł się za nią zebrać. Myślę, że Leonardo DiCaprio. Zobaczyli po prostu potencjał ten. Powiedzieli jej kilka, wiesz, istotnych rzeczy. Hey Monika, you are the best. Drink water. Yes. And share it to your people. Nie, to tak nie było. A jak było? Bo ona była sobie któregoś dnia była gdzieś. Po prostu, wyobraźcie sobie. Po prostu była sobie Moniką. Była Kociołek. Sobie. Jest sobie gdzieś. I to już jest takie piękne. I nagle dzwoni jej telefon. No. Dzwoni i robi drn, 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 drn. I ona ucieka. Nie. No. Robi drn, drn, zrób drn, drn, drn. Drn, 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 drn. No i ona drn, drn, patrzy. Drn, 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 drn. I patrzy, że to jest ten kierunkowy z Hollywood. To jest napisane Hollywood. Hollywood, tak. No. I ona odbiera i mówi wtedy: Hello Valerie, it's me, Monika. I wtedy wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcineczek. To by było na tyle. Czekamy na wasze like, na wasze subcie, na wasze udostępnionka. Możecie na Insta Stories na przykład pokazać, jak oglądacie prasóweczkę. Słuchajcie, i nas oznaczyć. My to chętnie udostępnimy u siebie na Stories. Ja myślę, że dobrze by było to zrobić. Tak. Dobrze byłoby zrobić to wszystko. Jeżeli chcecie, żebyśmy wrócili za tydzień, to dobrze byłoby to zrobić wszystko. Myślę, że trzeba postawić sprawę na ostrzu noża. Dobrze, zróbmy. Tak, po prostu. Albo to robimy, albo tego nie robimy. Tak. Więc ustalmy to wszyscy między sobą. Przypominamy, że jeśli nie wiecie, co wpisać w komentarz, to możecie wpisać słowo na ten tydzień, a słowem na ten tydzień słowo kapiszon! Przypominamy też o naszej książce, którą możecie kupić, 5 zł idzie na miłość nie wyklucza, także fajne rzeczy się dzieją, jeśli kupujecie nasze rzeczy. A my się tym czasem żegnamy i życzymy wam wszystkiego wesołych świąt. Mhm. Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty!